Cześć! Jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Marvel Super Heroes Badacze Kwantowej Krainy o numerze katalogowym 76109. Zestaw ten został wydany w 2018 roku. Posiada równiutkie 200 elementów. Jego cena katalogowa to 120 zł bez grosza, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 7 do 12 lat. Zatem obejrzyjmy sobie pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Przejdźmy zatem do unboxingu tego zestawu. Ja mam ze sobą oczywiście swój niezawodny nóż do tapet. Pudełko łatwo odchodzi, wam powiem. Co do tego zestawu, ja go kupiłem bodajże za cenę katalogową. Niestety za cenę katalogową, ponieważ kupowałem go już jak wyszedł ze sprzedaży. Tak jakoś go pominąłem, potem sobie o nim przypomniałem i uznałem, że jednak chcę mieć ten zestaw. Oczywiście on pochodzi z filmu Ant-Man and the Wasp. Ja na nim byłem, całkiem mi się podobał, chociaż nie była to najlepsza produkcja Marvela, jaką widziałem. Więc wysypmy sobie zawartość tutaj na stół. Jeszcze instrukcja. W pudełku w środku już nic nie ma, więc ja je szybciutko zamykam i odkładam. A co mamy w środku? Może zacznijmy od naklejek. No niestety jest ich dosyć sporo, jak sami widzicie. Nie spodziewałem się ich aż tylu jak na ten zestaw, no ale co mogę zrobić? Następnie instrukcja, co mamy z tyłu. Spis elementów, następnie tutaj reklama LEGO Life oraz same funkcje bawialne chyba tego zestawu, coś takiego. A sama budowa tego zestawu zajmie nam 58 stron. Co do worków, no to znajduje się tutaj jedynka oraz dwójka, także budowania nie powinno być jakoś mega dużo, a szkoda, bo ja wam powiem, że to jest moja ulubiona część w zestawach LEGO. No to co, ja biorę się za budowanie tego zestawu. Tak prezentuje się ten zestaw po zbudowaniu. Omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki. Zacznijmy sobie od Wasp. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Niestety ma niczym nie zadrukowane takie zwykłe granatowe nóżki. Na torsie już możemy zobaczyć nadruk jej stroju. Naprawdę ładnie się to prezentuje. Sama jej maska jest w kolorze jasno-szarym. Zobaczcie sobie na ten odlew. Oczywiście jest ona nadrukowana. Ma ona również dwustronnie nadrukowaną główkę. Pierwsza jest taka bardziej uśmiechnięta, a druga zezłoszczona. Z tyłu również znajdują się takie przeźroczysto-niebieskie skrzydła. A jeszcze chcę wam pokazać nadruk na pleckach, bo naprawdę warto go zobaczyć. Ładnie się on moim zdaniem prezentuje. No i teraz zostało mi jedynie złożenie tej figurki w całość. Powiem wam, że podoba mi się ona ogólnie. Z tego co wiem, ta postać pierwszy raz pojawiła się w tym zestawie, więc też fajnie, bo mamy tutaj taki unikat. Następną minifigurką, jaką sobie omówimy, będzie Ant-Man. Może na początku pokażę wam to jego akcesorium, czyli pistolet zmniejszający. Jest on zbudowany z trzech elementów. Całkiem udana konstrukcja moim zdaniem, ale pozwólcie, że odłożę go już na bok. A sama minifigurka prezentuje się tak. No moim zdaniem nadruki ma ona świetne oraz bardzo szczegółowe. Mi się one podobają. Ma on również dwustronny nadruk na główce. Pierwszy jest taki uśmiechnięty, a drugi zdziwiony. Również świetnym elementem jest ten jego kask, czy też to jakaś maska. Podobają mi się te przeźroczysto-czerwone szybki, przez które on patrzy. Naprawdę jest to fajny motyw. Po bokach ma on też takie jakby różki, a z tyłu nadruk prezentuje się właśnie tak. Ogólnie moim zdaniem jest to świetna oraz bardzo szczegółowa minifigurka. Na samym końcu do omówienia został nam Ghost. Zobaczcie, tak prezentuje się ta minifigurka. Znowu niestety nie mamy tutaj nadruku na nóżkach, ale tors nam to rekompensuje, bo nadruk prezentuje się bardzo ładnie oraz szczegółowo. Z tyłu wygląda to właśnie tak. Jako akcesoria ta minifigurka ma dwa niebieskie power blasty. Tutaj znajduje się na główce właśnie taki ciemnoszary kaptur. Jeżeli chodzi o nadruki na główce, to pierwsza jest taka bardziej jakaś cybernetyczna, ta właśnie twarz, a druga jest taka zwykła. Już możemy to sobie właśnie w taki sposób złożyć. No i ta minifigurka jest świetna. Również występuje ona tylko w tym zestawie, więc mamy tutaj naprawdę świetne minifigurki. Mi się one bardzo podobają. Tak prezentuje się konstrukcja w tym zestawie. Jest to pojazd, dzięki któremu nasi bohaterowie mogą dostać się do kwantowej krainy. Zacznijmy sobie to omawianie od przodu. Znajdują się tutaj dwie takie chwytne łapki. Ich ruchomość jest nawet
spoko, niestety nie można nimi na boki ruszać, tak jak możecie zobaczyć. Bardzo mi się podoba ten kokpit, przez to, że projektantom całkiem dobrze udało się tutaj zbudować jakby taką szklaną kulę. Fajnie, że na tych elementach mamy właśnie nadruki, a nie są to naklejki. Jeżeli chcemy się dostać do środka, to wystarczy, że te dwa elementy sobie odchylimy i ten do góry tak podniesiemy i mamy tutaj krzesełko oraz dwa takie drążki do sterowania. Fajnie też, że właśnie mamy krzesełko, a nie jakiś taki element imitujący krzesełko, bo moim zdaniem to akurat spoko wygląda. Cały ten pojazd jest na płozach, tutaj mamy stud shootery, jak możecie zobaczyć. Od boku prezentuje się on symetrycznie, jest to po prostu odbicie lustrzane, no i moim zdaniem dobrze to wygląda. Na tych płozach tutaj mamy naklejkę, w tym miejscu również znajduje się taka naklejka jakby okablowania i wszystko to jest ładnie wygładzone. Po bokach również mamy takie elementy, nimi można sobie dosyć sporo poruszać, ponieważ są one na stawach kulkowych. Wydaje mi się, że są to jakieś silniki czy coś takiego. Tutaj mamy grill, który jest jakby jakimś wlotem powietrza. Fajnie tutaj zdobią to te srebrne rolki. No i po trzy rury na każdy taki silnik. Z tyłu prezentuje się to właśnie tak. W tym miejscu mamy jakby jakieś rury wydechowe. Te lornetki też są jakby jakimiś mniejszymi rurami wydechowymi. No i fajnie się to od tyłu prezentuje. Mi się to przynajmniej podoba. Jeżeli chodzi o górę tego pojazdu, to prezentuje się to właśnie tak. Kolejne dwie naklejki z jakimiś kablami. Fajnie tu wyglądają te złote elementy. Coś, co jeszcze chciałbym zaznaczyć, to mega mi się podobają te kraty. Nie wiem czemu, ale ten element według mnie tutaj bardzo pasuje. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o dół tego pojazdu, to mamy tutaj cztery ślizgacze, dzięki czemu możemy sobie suwać tym pojazdem bez jakichś większych ograniczeń. Ogólnie wam powiem, że mi się on podoba. Z początku nie byłem do niego przekonany, jednak jak go już zbudowałem, zobaczyłem na żywo, trochę, że tak powiem, się nim pobawiłem, no to naprawdę mi on przypadł do gustu. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, powiem wam, że ogólnie spodobał mi się ten zestaw. Zobaczcie sobie jeszcze na elementy zapasowe. Z takich ciekawszych, no to taki oto groszek z nadrukiem oraz dwie te rolki. A ogólnie no to takie klasyczne zapasówki. Wracając do samego zestawu, powiem wam, że wypadł on lepiej niż się spodziewałem. Minifigurki są świetne, ten pojazd moim zdaniem też jest całkiem spoko i ogólnie mi się on podoba. Jeszcze wam chciałem pokazać dwie takie rzeczy, które wcześniej w sumie specjalnie pominąłem, czyli taki oto złoty puchar jeszcze dostaliśmy w tym zestawie. Powiem wam szczerze, że nie wiem co on tutaj robi, nie pamiętam wątku fabularnego z nim w filmie. Jak ktoś wie, no to może napisać. Oraz jeszcze drugą rzeczą są cząsteczki Hanka Pyma. Tutaj mamy właśnie ten groszek z nadrukiem. Ten wątek fabularny akurat pamiętam z filmu. Przejdźmy sobie teraz do oceny, a będzie nią 9 na 10. Moim zdaniem jest ona adekwatna do tego zestawu. Możecie w komentarzach pisać, jak wam on się podoba oraz co ogólnie o nim sądzicie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!